Dzień dobry, witam Państwa na kolejnej podkomisji stałej do spraw utworzenia Urzędu Bezpieczeństwa Żywności. Dzisiaj spotykamy się w związku z ostatnim sytuacją dwóch miesięcy ostatnich, kiedy to w lutym usłyszeliśmy zapowiedzi ministerstwa związane z reorganizacją pracy, zwiększeniem nadzoru i zmianami kadrowymi i zmianami strukturalnymi w Inspekcji Weterynaryjnej. W związku z tym zwołałam dzisiaj tę komisję, ponieważ jest bardzo duży niepokój zarówno wśród lekarzy weterynarii, jak i wśród producentów, którzy chcieliby się dowiedzieć, w jakim stanie prac Państwo jesteście w ministerstwie, co zakładacie i co wynika z Waszych założeń, jeżeli chodzi o zmianę istniejącej sytuacji. I prosiliśmy o informację Ministerstwa Rolnictwa w tym względzie. Otrzymaliśmy informację skróconą. Rozumiem, że Pan Minister przedstawi nam rozszerzoną informację dotyczącą zmian w inspektoratach. Z informacji oczywiście, które docierają, wiemy, że w ministerstwie jest już gotowy projekt, który pewnie się pojawi szybko, dlatego dobrze byłoby w takiej podkomisji, która przeważnie spotyka się poza posiedzeniami sejmowymi, dowiedzieć się, do czego możemy się odnosić i jak przygotować się do projektu, który się pojawi. W związku z tym bardzo serdecznie witam przedstawicieli ministerstwa, witam przedstawicieli organizacji i przedstawicieli Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i wszystkich instytucji, między innymi też wszystkich inspekcji. Witam też pana profesora Gańskiego, który zawsze nam tutaj towarzyszy i wszystkich, którzy są zainteresowani tym tematem. Temat jest znany od dawna, podkomisja spotyka się dosyć często, były różne losy ustawy o łączeniu inspekcji. Przypomnijmy, że jeden z projektów jest w Sejmie, jest złożony, on nadal funkcjonuje i jest w drukach sejmowych. Stąd pytanie w związku z tym, że jeżeli tamten druk jest w przestrzeni sejmowej, jakie zmiany Państwo będziecie nam proponować, jeżeli chodzi o strukturę i o zmiany dotyczące Inspekcji Weterynaryjnej. Rozumiem, że oddaję pierwszy głos panu ministrowi, później otworzymy dyskusję. Bardzo prosiłabym o zwięzłe rozmowy i pytania, konkretne pytania i zwięzłe odpowiedzi. Gdzieś do 15:10 mamy spokojnie czas, także myślę, że wyczerpiemy temat. Bardzo proszę, panie ministrze. Panie przewodniczący, szanowni państwo, tak jak pani przewodnicząca tu przytoczyła tę sytuację, która się pojawiła niestety w ostatnich tygodniach, która jest bardzo mocno dyskutowana i na poziomie oczywiście krajowym, ale również niesie to ze sobą konkretne, może to nieść ze sobą bardzo konkretne konsekwencje. Dlatego pan minister Ardanowski przedstawił taką informację, że przystępujemy do prac z zakresu może już nie powołania na chwilę obecną jednej instytucji, która by konsolidowała działanie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo żywności, ale przede wszystkim na chwilę obecną o wzmocnienie Inspekcji Weterynaryjnej, nie tylko i wyłącznie na zasadzie wzmocnienia Głównego Inspektoratu Weterynarii, ale również na wszystkich szczeblach, czyli poczynając od powiatowych inspekcji weterynarii, dalej jedąc przez wojewódzkie i kończąc na Głównym Inspektoracie Weterynarii. Co pozwoliłoby na zapobieganie właśnie tego typu sytuacjom, która się niestety zdarzyła w ostatnich tygodniach. Nie ukrywam, że na chwilę obecną jesteśmy w fazie liczenia i przygotowywania oceny skutków regulacji właśnie jeżeli chodzi o ten projekt, po prostu konkretnego wyliczenia, jakie to ilości etatów zapotrzebowania środków, aby wzmocnić tę inspekcję, jak również jesteśmy w fazie takiej poważnej dyskusji na temat zadań zleconych przez powiatowe inspektoraty weterynarii, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo żywności, co miałoby być realizowane przez samą inspekcję, a tym samym będzie to budziło konkretne konsekwencje finansowe, bo będzie wymagało to rzeczowego wzmocnienia właśnie tej inspekcji poprzez zatrudnienie kolejnych osób. Więc jeżeli, panie przewodniczący, Wysoka Komisja, jeżeli będziemy mieli gotowy projekt, to oczywiście przedstawimy go na forum właśnie choćby tej podkomisji, ale również będziemy starali się jak najpilniej ten projekt procedować i iść z nim do Komitetu Stałego, dalej do Rady Ministrów. Rozumiesz to wszystko, co pan ma do przekazania, tak? Panie przewodniczący, na chwilę obecną tak. No, nie będę mówił o
o tym, jeżeli nie będziemy, nie mamy gotowego dokumentu, który bylibyśmy gotowi Państwu przedstawić. Czy mogę mieć prośbę o przedstawienie kilku założeń tych zmiany, bo rozumiem, że będzie to zmiana ustawowa, więc powinna mieć założenia, więc chodzi o założenia. Ja nie pytam o dokładne zapisy, tylko o założenia, bo z naszych informacji wynika, że założenia są dosyć ambitne i nie chodzi o wpisanie czy obliczenie, bo OSR-y się robi rzeczywiście dosyć długo, natomiast chodzi o, żeby nam Pan przedstawił kilka punktów założeń, które będą tej ustawy dotyczyły. Pani Przewodnicząca, tak jak wspomniałem wcześniej, ja mniej więcej przedstawiłem, w jakim kierunku ma zmierzać wzmocnienie inspekcji weterynaryjnej od poziomu właśnie powiatowego, kończąc na Głównym Inspektoracie Weterynarii. Przede wszystkim chodzi tutaj również o tak zwane zadania, które są wykonywane przez lekarzy weterynarii prywatnej praktyki, zlecone przez powiatowe inspektoraty weterynarii. I to w takim kierunku będziemy zmierzać, ale tak jak powiedziałem, będziemy mieli gotowy projekt, będziemy na ten temat dyskutować, przedstawimy do konsultacji, wtedy na pewno ta dyskusja będzie dużo bardziej pełna. Czy w projekcie, który Państwo mają już napisany, a który rozumiem, że liczycie, jest założona pionizacja inspekcji weterynaryjnej, czyli podległość wojewódzkiego lekarza weterynarii głównemu lekarzowi weterynarii? Pani Przewodnicząca, ten postulat pionizacji inspekcji jest podnoszony przez wiele środowisk, między innymi przez Izbę Lekarską, jak również przez samą strukturę inspekcji, więc w tym projekcie będziemy zmierzać właśnie ku pionizacji, tak jak Pani Przewodnicząca to wskazała. Jeszcze związane z tym pytanie, czy inspekcja weterynaryjna, czyli główny lekarz weterynarii, będą mieli swoją działkę budżetową, czy będzie to, rozumiem, że w tym momencie musi to być rozdzielone od ministra spraw administracji wewnętrznych, spraw wewnętrznych i administracji. Pani Przewodnicząca, na chwilę obecną nie jest jeszcze to rozstrzygnięte, ale oczywiście, jeżeli ma nastąpić pionizacja, to powinno być to wydzielone jako odrębny dział w budżecie, w ustawie budżetowej, no bo nie miałaby sensu jakakolwiek pionizacja. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chce zabrać głos? Bardzo proszę, Panie Profesorze. Może odwrotnie niż zwykle. Zawsze proszę bardzo o przedstawianie się, ponieważ... Tak, Maciej Gajęcki, UM Olsztyn, czyli Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i zawsze zabierałem na końcu tego spotkania z ministrami, ale dzisiaj w obawie, że minister mi ucieknie, to będę na początku mówił. Jadąc tutaj, miałem okazję prześledzić czy przeczytać dokładnie to pismo, które dostaliśmy jako informację i skutkiem dzisiejszego spotkania i cytuję tutaj: poprawę skuteczności i efektywności działania inspekcji weterynaryjnej. Czyli wychodzi, że była zła inspekcja, źle działała i w wyniku tego mamy to, co mamy. Po drugie, czytam coś takiego jak wzmocnienie sprawowanego przez inspekcję nadzoru, czyli znowuż, nie wiem, co znaczy wzmocnić. Wzmocnić to chyba trzeba rozumieć przez to, że zwiększenie kadr. Jak zwiększenie kadr, to zwiększenie finansów, co się kłóci z decyzją Komisji Finansowej, która miała ostatnio miejsce, gdzie weterynarii nie przyznano ani złotówki więcej. I wykorzystanie w większym stopniu etatów pracowników. To tamtych etatów jest sporo w inspekcji, tylko są nieobsadzone, jak chciałby uzmysłowić panu ministrowi. A nieobsadzone są dlatego, że są bardzo słabe pobory. Chętnych do pracy jest sporo, tylko nie za te pieniądze. Więc może tak byśmy zaczęli trochę inaczej rozmawiać. A w ogóle, proszę państwa, myśmy już ten nadzór kiedyś inspekcyjny na poziomie powiatu i województwa mieli. Tak zwany WIS, to jest moja młodość. Kiedy tam weterynaryjna inspekcja sanitarna czyniła czynności, będąc pracownikami administracji państwowej. I było to z reguły miejsce takie do pobytu starych lekarzy, już troszkę wyeksploatowanych. I oni tam pracowali bardzo niechętnie. Tak to było, proszę pani. Uciekali z terenu i ponieważ byli zmęczeni pracą i szli tam pracować w tym WIS-ie. Teraz chcemy do tego wrócić, tylko że to tak trochę się kłóci. Wykorzystanie w większym stopniu etatowych pracowników, a ich nie ma. Są powiaty, gdzie tylko powiatowy jest lekarzem. Chyba że zaczniemy dawać te czynności nie lekarzom, a wtedy to tu siedzący panowie przy mnie zadali mi dzisiaj na korytarzu pytanie, czy jest możliwe, że ludzie, nie lekarze weterynarii, będą obsługiwać ubojnie i masarnie. No jestem troszkę przerażony taką sytuacją.
jak również proponowałbym wrócić do sprawy i chciałbym przypomnieć panu ministrowi coś takiego, że inspekcja weterynaryjna to jest policja. Ona ma oceniać i nakazywać, a nie wykonywać czyjeś polecenia. I w tym momencie moje pytanie, z które zawsze to kończy moje wystąpienia, czy zostanie wyzwolona weterynaria spod opieki ministrów resortowych, a przejdzie przykładowo pod premiera. To zawsze składamy tę propozycję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja rozumiem, że ja chciałabym tylko przypomnieć, że jeszcze raz, że w Sejmie jest złożony projekt rządowy, który nie zakłada pionizacji, który nie zakłada zmiany podległości i który jest dalej obowiązujący, więc nadal kolejny raz zadaję pytanie, czy projekt ten, projekt ministra rolnictwa, ministra Jurgiela i pani wiceminister Lech, której już nie ma w ministerstwie, będzie wycofany, czy my robimy jakieś łatanie szybkie problemów, które chcemy załatwić jakąś małą nowelizacją, bo jest to trochę niepoważne, jeżeli mówimy od 3 lat o reorganizacji, o zmianie sposobu nadzoru nad badaniem, nad w ogóle badaniem produktów spożywczych, o łączeniu inspekcji. Państwo złożyli projekt. Rozumiem, że wycofujemy się z tego projektu i teraz na szybko próbujemy przeciwdziałać jakiemuś problemowi medialnemu w dosyć marny sposób, ponieważ ja chcę tylko przypomnieć, że pan minister mówi o wzmocnieniu. Brakuje nam obecnie, na koniec grudnia 2017 brakowało 47 nieobsadzonych miejsc powiatowych inspektorów. Brakuje około 500 etatów. Z projektu, który państwo macie gotowy, a który znamy, nie ma nic mowy w ogóle o zwiększonej ilości etatów. Jest tylko mowa o podległości, jest mowa o obowiązku stworzenia książek leczenia, jest mowa o zmianie w ustawie o inspekcji weterynaryjnej dotyczącej wyznaczania, ale nie ma mowy o tym, że przewiduje się między innymi w uzasadnieniu zwiększenie ilości etatów na zwiększone ilości obowiązków inspekcji weterynaryjnej. Pytanie moje też jest, czy prawdą jest, że w 2017 roku 99 lekarzy zrezygnowało z pracy w inspekcjach weterynaryjnych. To, o czym pan profesor mówił, to wszyscy wiemy, że nie ma po prostu chętnych do pracy, a przypomnę, w grudniu rzeczywiście na Komisji Finansów nie było nic w nowelizacji ustawy, nie ma w ogóle nowelizacji ustawy budżetowej. Odrzuciliście państwo wszelkiego rodzaju poprawki zwiększające o 200 milionów prawie budżet na inspekcję weterynaryjną i na etaty, głównie na etaty i wypłacanie podstawowych pensji, które przypomnę, w inspekcji weterynaryjnej dla młodych lekarzy jest to około 2000 zł, 2,5 tysiąca zł. Stąd nie ma chętnych, natomiast absolutnie nie widzimy żadnego ruchu w kierunku poprawy finansowej lekarzy weterynarii, tylko jakby pogorszenia, czy nie pogorszenia, ale bardziej zetatyzowania. I moje następne pytanie, czy to prawda, że będą państwo etatyzować, tak jak zapowiedział to pan minister Ardanowski wyraźnie i kilkukrotnie we wszystkich mediach, że nadzór nad ubojem i badaniem mięsa będzie etatyzowany, a lekarze prywatni nie będą zależni od prywatnych przedsiębiorców, co jest oczywiście nieprawdą. Ja chciałabym usłyszeć jeszcze raz zapewnienie, że minister już wie, że prywatni lekarze nie podlegają przedsiębiorcom, tylko powiatowemu lekarzowi weterynarii, że to powiatowy lekarz weterynarii im wypłaca pensję i że zlecone prace prywatnym lekarzom polegają na tym, że prywatni lekarze są inspektorami. I chciałabym jeszcze raz wyraźnie podkreślić i zapytać, czy przewidują państwo i w jakim procencie etatyzację badania mięsa i przetworów mięsnych, czyli nadzór nad ubojniami i przetwórniami. Ktoś z państwa jeszcze pytanie? Pan minister odpowie razem. Bardzo proszę. Tadeusz Dylon, prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego. Szanowni państwo, panie ministrze, my nie tak dawno, bo w styczniu złożyliśmy projekt
aby wesprzeć służby weterynaryjne w postaci takiej, że wydelegujemy niejako do dyspozycji powiatowego lekarza weterynarii pomocników w postaci techników pszczelarzy, bo o tym była mowa też. Nie chcemy za to ani złotówki, ale chcemy wesprzeć i pomóc, bo jeżeli dzisiaj, i chyba państwo tu lekarze też przyznają mi poniekąd rację, że nie każdy lekarz weterynarii jest w stanie do pasieki wejść, bo się tych pszczół boi, tak jak i technik weterynarii również. Stąd my nie chcemy uczestniczyć w samym leczeniu, czy coś, czy wchodzić w kompetencje lekarza, a nie służb weterynaryjnych. Natomiast chcemy przysłowiowy otworzyć daszek, proszę państwa, odymić te pszczoły, ramkę wyjąć, bo jak się czasami to jest prawdą, że lekarz się boi. Nie chcemy, chcemy to robić za darmo. To lekarz powiatowy zadecyduje, czy tego technika pszczelarzy dokooptować do tej grupy kontrolnej, czy nie. I za to nie chcemy ani jednej złotówki. Drugi projekt, który my złożyliśmy, to aby objąć rejestracją wszystkie pasieki, niezależnie od tego, czy wprowadza na rynek pszczoły i produkty pszczele, czy nie, ponieważ jest to źródło chorób. Źródło chorób, bo lekarze weterynarii nie mają żadnej kontroli nad tymi pasiekami. Czy tak dużo chcemy za darmo? Nic nie kosztuje. Skorzystajcie z tej pomocy, bo my o to prosimy, bo to potrzebujemy tej, jak ziemia deszczu, tak my potrzebujemy pomocy, bo stoimy pod ścianą pod względem chorób pszczół. Dlatego warto to uwzględnić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan doktor Łukaszewicz. Jacek Łukaszewicz, prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. Pani przewodnicząca, szanowni posłowie, panie ministrze. Przede wszystkim, panie ministrze, podkreślę, że z bardzo dużym zadowoleniem przyjąłem pańskie słowa o pionizacji inspekcji. Tak, jest to od dawien dawna postulat samorządu lekarzy weterynarii. Ja powiem tylko, że prawdopodobnie i Państwowa Inspekcja Sanitarna też by chętnie usłyszała tą pionizację, bo jest to niewątpliwe usprawnienie działania inspekcji. Dziękuję panu, bo tym, co pan powiedział, poświadczył pan też to, że wsłuchujecie się państwo w głos samorządu. Szkoda, że tak rzadko, ale z satysfakcją to przyjmuję. Powiem także, że jeden z postulatów samorządu lekarzy weterynarii, który tutaj też się już przewinął, jest zmiana usadowienia inspekcji weterynaryjnej, która w naszej ocenie powinna być bezpośrednio usadowiona pod premierem na wzór UOKiK-u. Przypomnę zresztą, że to był jeden z projektów wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast chciałbym państwu też zwrócić uwagę, szczególnie panu ministrowi i pani przewodniczącej również. Proszę państwa, nie prywatni lekarze weterynarii badają zwierzęta rzeźne przed i poubojowo. Nie prywatni lekarze nadzorują rzeźnie. Nadzorują to urzędowi wyznaczeni lekarze weterynarii. I wcale, żeby uzyskać to wyznaczenie, nie muszą być prywatnymi lekarzami, mogą być pracownikami uniwersytetu, mogą być niepraktykującymi lekarzami weterynarii. Ale w momencie, kiedy kontrolują rzeźnie, są funkcjonariuszami publicznymi. I bardzo bym prosił, żebyśmy tych pojęć nie mylili, ponieważ one przenikają do mediów. Media mają... Dziennikarze nie znają się na tej strukturze i wykorzystują to bardzo negatywnie dla całej inspekcji weterynaryjnej. I to jest jedna z kluczowych spraw. Niewątpliwie, ja nie będę powtarzał, bo na każdym posiedzeniu mówię to, o katastrofalnej sytuacji finansowo-kadrowej w inspekcji weterynaryjnej. Niewątpliwie jest potrzebne ich wzmocnienie. Związki zawodowe wyliczyły, to minimalne wzmocnienie to jest 160 milionów złotych. Mówimy tutaj o zapewnieniu godziwego wynagrodzenia lekarzom weterynarii i zapełnieniu wakatów. Te wakaty są z przyczyn ekonomicznych. Niewątpliwie
są potrzebne następne etaty, gdy ilość zadań w inspekcji wzrosła. Ja tylko tutaj przytoczę program bioasekuracji, 230 tysięcy kontroli do wykonania jako dodatkowe zadanie. I tutaj zdecydowanie, panie ministrze, prosimy o dodatkowe etaty i te 160 milionów, które zapewni, że lekarze z satysfakcją zwiążą się z tak zacną instytucją, jaka jest Inspekcja Weterynaryjna. I teraz jeszcze tylko słowo o tak zwanej etatyzacji. Wiemy, o czym mówimy. Nie kto inny, tylko Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, składając projekt ustawy o PIBŻU w czerwcu 2017 roku, wyliczyło koszty etatyzacji. Jest to w uzasadnieniu na stronie 169 projektu. I jest to wyliczone na 723 miliony złotych. To jest 727, przepraszam bardzo. To są, panie ministrze, wyliczenia pańskiego resortu. One, rozumiem, że mogą ulec drobnym zmianom, ale jeżeli to w górę, gdy średnia płaca wzrasta, koszty stworzenia stanowiska pracy wzrastają. Także my podpowiadamy tutaj i zestawiamy dwie kwoty: 160 milionów na wzmocnienie Inspekcji Weterynaryjnej i 727 milionów na etatyzację, która rzekomo ją ma wzmocnić. Nie ma lepszego, bardziej efektywnego wykorzystania potencjału lekarza weterynarii, jak wyznaczenie go na urzędowego lekarza weterynarii, ponieważ on pracuje w czasie nienormowanym, nie pobiera trzynastki, nie ma urlopu płatnego i tak dalej, i tak dalej. I ten system działa bez zarzutu, bo to, co się wydarzyło, ten incydent, świadczy tylko o jednym. My o tym pisaliśmy w roku 2013. Kolejni ministrowie rolnictwa, robiąc ukłon w kierunku do przedsiębiorców, do rolników, pozbawiali Inspekcję Weterynaryjną kolejnych skutecznych narzędzi prawnych do kontroli. Jeden jedyny przykład: świadectwa zdrowia na przemieszczanie do rzeźni. Wszystkie te sukcesywnie pozbawiane narzędzia, brak tych narzędzi zaskutkował tą nieszczęsnym incydentem. Dlatego, panie ministrze, pytanie brzmi w ten sposób. Czy rozważacie państwo przywrócenie narzędzi prawnych szeroko pojętych? My służymy, jesteśmy w każdej chwili gotowi do konsultacji. Przywrócenie narzędzi prawnych, począwszy od świadectw zdrowia, skończywszy na lekarzu sprawującym opiekę nad gospodarstwem, co zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady od końca 2019 roku będzie obowiązywało wprost w Polsce. Nie robimy żadnych przygotowań. I panie ministrze, apeluję o jedno. Etatyzacja nie jest rozwiązaniem żadnego z tych problemów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja tylko chcę państwu przytoczyć pewną moją korespondencję dotyczącą właśnie naszej podkomisji. Myślę, że może ta korespondencja troszkę uzmysłowiła państwu podległość, ponieważ w styczniu mieliśmy spotkanie z prośbą o przedstawienie nam sytuacji finansowo-kadrowej Inspekcji Weterynaryjnej, na co Inspekcja Weterynaryjna, główny lekarz weterynarii Paweł Niemczuk odpowiedział mi, iż przekazał informacje ministrowi Brudzińskiemu, ponieważ nie posiada takich informacji. Mam takie pismo, gdzie przekazał informację, żeby minister Brudziński odpowiedział mi w zakresie podległości wojewódzkich, powiatowych lekarzy weterynaryjnego, głównemu lekarzowi i przedstawienie informacji finansowo-kadrowej. To oczywiście sposób z psychologii, na co zresztą bardzo szybko minister Brudziński odpowiedział, że nadzór nad działalnością Inspekcji Weterynaryjnej sprawuje minister rolnictwa i rozwoju wsi, jest naczelnym organem administracji rządowej właściwej w dziedzinie weterynarii i to generalnie państwo powinni mi odpowiedzieć.
No to jest po prostu pokazanie spychologii. Na co już bardzo szybko, bo 28 stycznia odpowiedział rzeczywiście pan główny lekarz weterynarii, pan Paweł Niemczuk, bardzo, bardzo dokładną informacją dotyczącą sytuacji kadrowo-finansowej. W związku z tym sądzę, że ma taką wiedzę. I tutaj jeszcze chcę panu przytoczyć właśnie z tego dokumentu, który dostałam, bardzo obszernego, że niezbędne do jakie działania w zakresie utworzenia nowych etatów podjął główny lekarz weterynarii, który nie został uwzględnione na jego potrzeby. Między innymi niezbędne do prawidłowej realizacji kontroli warunków bioasekuracji przez inspekcję weterynaryjną zaproponowano zwiększenie zatrudnienia, w którym liczba stad utrzymujących świnie wynosi łącznie zgłoszono potrzebę na 440 etatów. Notatka z dnia 16 lutego 2018 roku. 8 marca dostaliście notatkę, etaty i środki nie zostały przyznane. Następne. Niezbędne do objęcia zakładów zatwierdzonych do eksportu na rynek USA nadzoru pracowników etatowych Inspekcji Weterynaryjnej. Zapotrzebowanie na 41 etatów. Notatka z dnia, etaty nie zostały przyznane. Na nadzór farmaceutyczny wysokości 305 etatów w Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, które są potrzebne od zaraz. Notatka też jest z dnia 6 grudnia 2017 roku. Środki nie zostały przyznane. I takich notatek jest bardzo dużo, gdzie główny lekarz weterynarii pokazuje potrzeby, które są na bieżąco w różnych dziedzinach. Ja mam tutaj, zostały tylko dwa uwzględnione, i na które główny lekarz weterynarii nie dostał pozwolenia, nie dostał etatów, co więcej, nie zostały przyznane pieniądze. Stąd moje pytanie jeszcze raz, czy państwo przewidujecie zwiększenie etatów, w jakim procencie to zwiększenie etatów będzie przygotowane, czy będzie wynikała z tego potrzeba nowelizacji ustawy budżetowej. I jeszcze już zupełnie z innej działki, jeżeli chodzi o inspekcję inspektorów unijnych. Inspektorzy unijni zauważyli, jednym z punktów, który zauważyli, to brak dostępu lekarzy do systemu identyfikacji zwierząt. I czy państwo w tym względzie przewidujecie w tej nowelizacji zmiany, tak żeby lekarze mogli i mieli nadzór nad tym, nad zmianami i nad dostępem do systemu identyfikacji zwierząt? Pan Brzmuda. Pani przewodnicząca, panowie posłowie, panie ministrze. Proszę się przedstawić, panie Piotr Piotrze. Brzmuda, wiceprezes Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, członek Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Proszę państwa, te sytuacje, które się zdarzyły w styczniu, jeżeli chodzi o te kwestie incydentalne w tej rzeźni, również zdarzają się w innych krajach, bo zdarzały się we Francji, zdarzały się w Niemczech, teraz w Czechach jakąś nawet nielegalną rzeźnię, prawda, odkryto bodaj chyba tydzień temu. Więc to, że się zdarzają takie incydentalne sytuacje, to nie jest powód do tego, żeby wywracać system nadzoru nad badaniem zwierząt rzeźnych i mięsa. Proszę państwa, ten system funkcjonuje od roku 90. Później oczywiście nastąpiło wejście do Unii Europejskiej. Ci lekarze weterynarii przygotowywali te zakłady do wejścia do Unii Europejskiej, przygotowywali te zakłady do zatwierdzenia, bo te wszystkie zakłady muszą być zatwierdzone do handlu wewnątrzwspólnotowego. Są to rzeczy pomierzalne, miarodajne. Wiemy, jak kształtował się eksport mięsa wołowego, czy mięsa wieprzowego, czy mięsa drobiowego w skali europejskiej, więc w tym momencie nie można negować tego systemu. Trzeba zrobić rozwiązania, proszę państwa, systemowe. Rozwiązania systemowe, ja się dziwię, że do dnia dzisiejszego nie wprowadzono obowiązkowego obecności lekarzy weterynarii przy formowaniu transportów do rzeźni, bo to trzeba było zrobić pierwszą rzeczą po takiej sytuacji, jak zaistniała w tej Ostrowi Mazowieckiej. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, trzeba wprowadzić obowiązkowe ubezpieczenia dla zwierząt gospodarskich. Cytuję tu kwestia przede wszystkim, jeżeli chodzi o bydło. To jest, proszę państwa, wymóg unijny, który w Polsce jest nierealizowany ze względu na to, że po prostu mimo, że właściciele zwierząt gospodarskich biorą dopłaty, prawda, do bydła, bo są dopłaty unijne do bydła, a ubezpieczeń w Polsce nie ma. W tym momencie, jakby były ubezpieczenia, podejrzewam, że wszystkie te sztuki, które są jakieś leżące, prawda, czy złe, pod względem klinicznym nie nadają się po prostu do skierowania do rzeźni, byłyby w tym momencie uśpione, zutylizowane i nie byłoby problemu z tego typu rzeczami. Więc tu trzeba się odnieść do tych kwestii rozwiązań systemowych, a nie wywracać systemu, który jest nadzoru badania nad zwierzętami rzeźnymi. Następnie druga kwestia, też jest kwestia tego typu, że w inspektoratach weterynarii coraz więcej jest nie lekarzy weterynarii, którzy zajmują się czynnościami lekarsko-weterynaryjnymi. I tu jest następny punkt, bo jeżeli nie lekarz przyjeżdża do rzeźni i robi spiwet rzeźniany, jak to ma
odznaczenie, jak to się odnosi do kwestii czysto lekarskich, kiedy lekarz weterynarii powinien dokonywać kontroli rzeźni pod względem funkcjonowania i pod względem spiwetu. A w wielu wypadkach niestety brakuje tych lekarzy weterynarii, więc lekarze powiatowi posiłkują się nie lekarzami, bądź magistrami inżynierami zootechniki, bądź magistrami inżynierami na przykład technologii żywności, czy pokrewnymi z rolnictwa. Więc jest to też kwestia bardzo ważna dlatego, bo za chwilę zaczną kwestionować po prostu funkcjonowanie. Kraje trzecie na pewno się nie będą zgadzały z takim systemem po prostu nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i nad produkcją pochodzenia środków zwierzęcych pochodzenia zwierzęcego, środków spożywczych zwierzęcego pochodzenia, przejęzyczenie. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Proszę tylko się przedstawić do protokołu. Bolesław Borysiuk, przewodniczący Związku Zawodowego Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Regiony. Pani przewodnicząca, panie ministrze, ja chciałam podnieść wątek społeczny tego procesu, który jest tak niepokojący, bo trwa latami i niestety nie następuje moment tego pozytywnego przełomu, na który czekamy. Otóż chcę państwu z przykrością powiedzieć, że na spotkaniach z rolnikami dominuje temat fatalnych relacji między rolnikiem hodowcą i służbami weterynaryjnymi. Boję się, że w resorcie nie zdajecie państwo sprawę, jaka jest skala tego problemu. To jest zjawisko, które trzeba natychmiast przeciąć, bowiem rolnicy czują się ofiarami, weterynarze nie mają komfortowych warunków do pracy. Zresztą program telewizyjny, który ostatnio był emitowany, niestety nie w telewizji publicznej, pokazał, jak wygląda praca lekarza powiatowego weterynarii z Podlasia. Nie ma żadnych szans na normalne funkcjonowanie. To jest charuwa. To jest niewolnicza praca, w której on nie ma jasności, co będzie jutro. Nie bardzo wie, na co może liczyć, a przede wszystkim, kiedy przyjdzie pomoc. To jest jedna sprawa. Druga. Panie ministrze, rolnicy pytają, i słusznie zresztą, mówię, a może to tak jest, że u nas w powiecie jest taka fatalna sytuacja, w kraju jest lepiej. Niestety, my nie mamy dobrych odpowiedzi, chociaż chcielibyśmy mieć. Stąd rodzi się pomysł, potrzeba taka. Ja myślę, że Ruch Związkowy Rolniczy przystąpi do opracowania raportu. A jakie straty poniósł polski hodowca w wyniku tej zapaści, jaka ma miejsce po prostu, jeśli chodzi o pomoc, która należna jest jemu ze strony właśnie nauki, ze strony służb weterynaryjnych. Nikogo nie chcemy tutaj pomawiać czy oskarżać, broń Boże, ale te straty są ogromne. One idą miliardy. W związku z tym każdy gospodarz, kiedy widzi, jaka jest skala zagrożenia, ja nie mówię tylko w kontekście ASF-u, bo to jest w ogóle inny temat, prawda, to wie, że lepiej wydać te 100, 200, 300 milionów, po to, żeby profilaktycznie naprawić system, prawda, i jego udrażniać, niż ponosić konsekwencje w postaci strat idących, jak powiedziałem, w setki milionów, przynoszących miliardowe straty. W tym kontekście, panie ministrze, no, prośba jest o wypowiedź. Jak resort szacuje straty na chwilę dzisiejszą? Łącznie podchodzą do sprawy. Dlaczego o tym mówimy? Bo w opinii rolników jest taki pogląd, w którym tak, jeśli byśmy uświadomili, ile my tracimy, jesteśmy przecież głupim społeczeństwem, to wierzymy, że rząd musi podjąć, zrozumieć te argumenty, prawda? Bo za dużo tracimy, ratujmy się. I jeszcze na koniec. Skoro my każdego roku na Komisji Rolnictwa słusznie analizujemy wyniki rolnictwa od strony eksportu i cieszymy się, bo ono się poprawia, koryguje się, te obroty rosną, to już ponad 20 miliardów euro. To jest ogromny sukces. To w tym kontekście ta niewielka kwota, która jest potrzebna do uzdrowienia sytuacji w służbie, funkcjonowania służb weterynaryjnych, no jest po prostu jakimś żartem po prostu, prawda? Ja zwracam uwagę na te aspekty, przenosząc słowa, myślenie tych ludzi z tej Polski gminnej, z konkretnej wsi, województw naszego kraju, bo myślę, że to jest właściwy tok rozumowania. Będę wdzięczny, panie ministrze, jeśli by właśnie takie podejście, ono przyjęłoby obrót, powiedziałbym, dominującego w szukaniu tych rozwiązań, których oczywiście ja uważam, że trzeba otworzyć się tutaj, te propozycje niezwykle cenne. Chcą organizacje pozarządowe, chcą pomóc, nawet niech to za to zapłaty, tylko trzeba tworzyć warunki organizacyjne, prawne. Bo wszyscy czujemy, że doszliśmy do takiego momentu, że jeśli ten rok, a zbliżamy się tak niebawem wiosna, jeśli znowu wystąpi, nie daj Boże, klęska związana z tym ASF-em, oby tak nie było,
to my wszyscy będziemy mieć świadomość, że traciliśmy dużo czasu, nie wyciągając właściwych wniosków. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ostatnie pytanie i pan minister, panie ministrze, oddam głos. Bardzo proszę. Szanowna pani przewodnicząca, szanowni posłowie, panie ministrze, ja tylko chciałbym się odnieść, bo zastanawiam się, Marek Mastalerek, sekretarz Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej i prezes Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Czemu miała służyć ta, no nazwę to wprost, nagonka medialna na lekarzy weterynarii, czyli oskarżanie ich o jakąś współpracę i zależność od podmiotów, które produkują mięso, o jakieś zarobki takie wyimaginowane, które po naszym sprawdzeniu w kraju w ogóle nie mają pokrycia w rzeczywistości. I takie robienie wokół nas czarnego PR-u, a później, bo oczywiście w przestrzeni publicznej pojawił się ten projekt, a przynajmniej założenia do tego projektu, co on ma rozwiązać. Okazuje się, że tam ma być wykreślona możliwość wyznaczania lekarzy wolnej praktyki do badania zwierząt rzeźnych i mięsa. Wyznaczanie z kolei lekarzy jako pomocników, jako pracowników pomocniczych i tak dalej. Proszę państwa, no jakoś trudno być mi przekonanym, że to ma przynieść jakikolwiek efekt, bo jeżeli no obrazowo mówiąc, jeżeli źle funkcjonuje szpital i się okaże, że jedynym lekarzem ma być tam ordynator, a lekarze mają pracować jako salowi pielęgniarki, a pielęgniarki jako lekarze, to ma się to poprawić, to ja tego nie rozumiem po prostu. A taki zrozumiałem, że jest zamysł w tej całej reformie, nazwijmy to. I najważniejsza rzecz. Proszę państwa, prawo żywnościowe, które weszło w życie w 2004 roku, mówi jasno, że nadzór lekarsko-weterynaryjny nad produkcją żywności, nie tylko lekarsko-weterynaryjny, ale również w przypadku Polski będzie to innych inspekcji, ma dotyczyć nadzoru od pola do stołu na każdym etapie. Ministerstwo natomiast zaczyna reformować go gdzieś przy końcu, gdzieś w środku, jeżeli chodzi o zakłady ubojowe i tak dalej. I mówiłem już na posiedzeniu komisji, że należy cofnąć się do początku, gdzie następuje problem główny. Problem następuje na terenie gospodarstwa. To tam jest pierwszy krok, gdyby służył tam nadzór odpowiedni lekarsko-weterynaryjny, nie doszłoby do sytuacji w ogóle, żeby zwierzęta te chore, one nie były chore, ale były leżaki i tak dalej, wyjeżdżały z terenu gospodarstwa. W tym celu należy po prostu przywrócić nadzór lekarsko, czy stworzyć nadzór lekarzy weterynarii nad gospodarstwem, co prezes wspomniał, że rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/429 z 9 marca 2016 ma wejść w tym roku w życie. W związku z tym nie uciekniemy też przed problemem. Teraz niech państwo sobie wyobrażą, że jest taki lekarz, który ma nadzór nad danym gospodarstwem. On powinien wypisywać również świadectwa zdrowia do uboju wszystkich zwierząt rzeźnych, bo wtedy wiadomo, że on poświadcza też łańcuch żywieniowy, poświadcza, że zwierzę było leczone lub nie, że nie ma pozostałości antybiotyków i innych leków w mięsie. Wszystko to jest załatwiane na terenie gospodarstwa. Zanim się rozpoczął problem, on już może być rozwiązany. I oczywiście to, co powiedział mój kolega, bardzo ważną rzecz, czyli te ubezpieczenia zwierząt. Ja mówiłem też tutaj w budynku tym sejmowym, jak funkcjonuje to w innych państwach Europy Zachodniej, kiedy rolnik się nie martwi utratą wartości rzeźnej czy chorobą, ponieważ za wszystko zwraca mu ubezpieczyciel. Tylko jeszcze raz mówię, powszechne, bo wiadomo, że jak się ubezpieczy tylko część zwierząt, to one są niebotycznie drogie. Może tak powinno być, że jeżeli się chce hodować zwierzęta, to tak jak chce się jeździć samochodem, powinno być ubezpieczenie powszechne, prawda? Chcesz hodować, to ubezpiecz te zwierzęta i wtedy ma to, tak było kiedyś, przypominam. I ten system funkcjonował i rolnicy byli spokojniejsi i wszystko to jakoś działało, prawda? I oczywiście, proszę państwa, dwie ważne sprawy, które są na marginesie tego wszystkiego. Jest
47 wakatów na stanowiska powiatowych lekarzy, weterynarii i ich zastępców na terenie kraju. Na samym Mazowszu to jest 3 takie wakaty na powiatowych i 15 na zastępców. To są te najlepiej płatne, przypominam, w powiecie funkcje. Nawet na to już nie można znaleźć. A dlaczego? Bo niedawno specustawą zrobiliście państwo, mówię tutaj o Sejmie, powołanie, zamiast normalne umowy o pracę, konkursy, to są teraz po prostu powołania, które powodują, że ten lekarz jest niepewny chwili swojej. W każdej chwili może być odwołany. Jeżeli on tylko nadepnie jakiemuś, powiedzmy, producentowi, który ma znajomości u jakiegoś polityka, to już go nie ma. Przecież to jest chory system. A ciągle mówi się o tym, żeby nadzór weterynaryjny był autonomiczny, niezależny we wszystkich swoich poczynaniach. I znowu wracamy do tego właśnie podległości pod ministerstwo. Ale wszystko to, proszę państwa, układa się w całość. Dlatego my jako samorząd proponujemy te kroki, które po kolei uszczelnią ten cały system. I nie trzeba robić tego w przypadku rewolucji, wystarczy po prostu merytoryczna ewolucja. I jeszcze raz to, co prezes powiedział. Uposażenie inspekcji, żeby znaleźć chętnych do pracy, pokryć te wszystkie kilkaset wakatów, to jest tylko 160 milionów. Natomiast każde przymierzanie się do takiej rewolucji to jest kwestia ponad tych 700 czy ileś milionów, bo oczywiście możemy sobie mydlić oczy i wyliczać mniej, więcej i tak dalej. Proszę państwa, rzeczywistość będzie właśnie taka, że będzie to kosztować mnóstwo pieniędzy, całkowitą deorganizację nadzoru i naprawdę dla państwa będą to poważne koszty i poważne straty i wizerunku, i straty gospodarcze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Oddajemy głos już panu ministrowi. Ja tylko, panie ministrze, jeszcze dopytam. Te 47 wolnych miejsc pracy nieobsadzonych, wakatów powiatowych, to oczywiście wynik. Pani minister Lech tłumaczyła nam, że zmiana powołania z konkursów czy z sytuacji normalnej w służbie cywilnej będzie służyła polepszeniu działania inspekcji weterynaryjnej. To było 2 lata temu. Jasno i wyraźnie widać, że był to błąd. Mam nadzieję, że państwo się z tego błędu wycofiecie, ponieważ nikt nie chce pracować w tak trudnych warunkach, podejmować decyzje, między innymi decyzje związane z ASF-em, czyli wybijanie stad, decyzje, gdzie dotyczą one setki tysięcy złotych, nie będąc pewnym tym, że nie zostanie z ciągu z dnia na dzień zwolniony. I dlatego jest ten problem. Co więcej, w projekcie, który państwo przedstawiacie, jest coś bardzo niepokojącego. To, że lekarze nie chcą iść na stanowisko powiatowego lekarza weterynarii, wolą być inspektorami w związku z odpowiedzialnością i utratą pracy, to jest jedno. Ale drugie, państwo chcecie to załatwić, zmniejszając wymagania. W tym oto projekcie macie skreślone wymagania stażu pracy. Nie trzeba będzie mieć stażu pracy, tylko wystarczy mieć specjalizację. No to jest trochę nawet bardziej niż niepokojące, ponieważ powiatowym lekarzem weterynarii czy zastępcą powinien być lekarz z wieloletnim doświadczeniem, ponieważ to jest bardzo odpowiedzialna i trudna praca. Jeśli to prawda, z tego co tutaj widzę, a co czytam w tym projekcie, artykuł 9, ustęp 1 w punkcie 2 otrzymuje brzmienie: trzeba mieć tylko tytuł specjalisty, nie trzeba mieć stażu pracy. Więc prosiłabym bardzo o wytłumaczenie, czy taki projekt, czy w tym projekcie to się znajduje. Dziękuję bardzo i oddaję głos panu ministrowi. Pani przewodnicząca, Wysoka Komisjo, ja rozumiem, że my dzisiaj rozmawiamy o tych założeniach, które podnosił tutaj i lekarze weterynarii, i samorząd lekarski, a nie mówimy tutaj o projekcie, który pani po prostu przedstawia jako ten projekt o powołaniu Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. No ale pani się powołuje na ten projekt, bo na pewno nie powołuje się pani na projekt, który wyszedł kiedykolwiek od nas, dotyczący właśnie tego, o czym tutaj, co jest klucz całej sprawy, czyli sedno sprawy, bo ja takiego projektu, wybaczy pani przewodnicząca, ale ja nie widziałem. Nie wiem, o czym pan mówi. Ja mówię o tym, że mówimy teraz o
zmiana, które zaproponował pan minister Ardanowski, które były konsekwencją tej sytuacji, która się niestety zdarzyła kilka tygodni temu, a nie dyskutujemy o tym projekcie, który był przedstawiony przez panią minister Lech. Mówimy o dwóch różnych rzeczach, bo pani się cały czas powołuje, panie przewodniczący, na ten projekt. Panie ministrze, ja daję tylko przykład, co było w tamtym projekcie, a pytam o ten projekt, który przedstawiliście państwo jako projekt ministra Ardanowskiego. Tam właśnie w tym projekcie, pani, w artykule 9 jest obniżenie kwalifikacji. Pani przewodnicząca, na pewno nie będziemy dopuszczać do takiej sytuacji, żeby obniżać kwalifikacje dla osób, które by miały spiastować tak ważne stanowiska jak powiatowi lekarze weterynarii. To jest jedna podstawowa rzecz. Druga rzecz, która cały czas tu się pojawiła i była dyskutowana bardzo mocno, to jest kwestia powoływania, a umowy o pracy w służbie cywilnej. Tyle, że sami państwo podawaliście takie przykłady, jak pani przewodnicząca powiatów, gdzie się zdarzały niestety takie negatywne zjawiska, że za przeproszeniem powiatowy lekarz weterynarii zamykał ze sobą drzwi i ze służby cywilnej mogliśmy mu pocałować go i powiedzieć i pomachać mu i on tak z nami współpracował, bo tak, niestety, tak to niestety działało. I to było konsekwencją, choć pani przewodnicząca doskonale wie, że te powołania to były między innymi konsekwencją tej sytuacji, która miała, bodajże to był rok 2016 i grypa ptaków, która się pojawiła w części zachodniej naszego kraju, że po prostu bez takiego szybkiego mechanizmu nie mogliśmy nawiązać skutecznej współpracy z między innymi z powiatowymi lekarzami weterynarii. I to było między innymi prowadzenie tej konsekwencji. Być może, że w fazie tej dyskusji, która będzie się w tej chwili toczyła i uzgodnień międzyresortowych, czy też konsultacji społecznych, będzie po raz kolejny ta kwestia podnoszona i być może trzeba będzie wrócić do kwestii służby cywilnej, ale tak jak powiedziałem, jeżeli ma być to skuteczny mechanizm lekarzy powoływania, lekarzy weterynarii, powiatowych lekarzy, czyli to ja bym cały czas, to i wtedy pani minister Lech, ale ja również też byłem za takim rozwiązaniem, żeby to było na zasadzie powołania. Pani przewodnicząca, też nie padła żadna informacja na temat nowych etatów, które powstały w Inspekcji Weterynaryjnej w roku 2018, bo tych etatów było około 390. Było etaty związane z rolniczym handlem detalicznym i były etaty związane z ASF-em. Co mniej więcej było to około 25 milionów złotych. I ja pragnę uspokoić samorząd lekarski, że przyjdzie ten moment na temat poważnej dyskusji, na temat właśnie tego projektu. To, co się zdarzyło, to tak jak jeden z panów stwierdził, że to nie są przypadki jakieś odosobnione w Europie, bo takie sytuacje skandaliczne się zdarzają nie tylko i wyłącznie w naszym kraju, co było bardzo mocno wykorzystywane i może nie przez, w żadnym wypadku przez branżę. Ja też stanąłbym i stałem w obronie lekarzy weterynarii, bo to nie jest ich wina za zaistniałą sytuację, ale my pracujemy nad wzmocnieniem Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej. I jak najbardziej nie podlega to jakiejkolwiek dyskusji, że lekarz wyznaczony staje się tak jakby był z automatu urzędnikiem i ponosi, podpisując dokumenty, ponosi pełne tego konsekwencje. Więc to nie podlega jakiejkolwiek dyskusji. Ale też zrozumcie wypowiedź pana ministra Ardanowskiego. Ten lekarz wyznaczony, jakby nie było, jest wyznaczonym z lekarzy tak zwanych prywatnych. To jest było sedno wypowiedzi pana ministra Ardanowskiego, więc wzmocnienie weterynarii, Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej nie będzie nie tylko i wyłącznie, nie mówmy, że będzie zmierzało właśnie w tym kierunku, aby po prostu nie wykonywali tych zadań lekarze prywatnej praktyki, ale chcemy mieć po prostu skuteczniejszy nadzór. Być może, że konsekwencji dojdziemy kiedyś do takiego wniosku, że powinni to wykonywać etatowi lekarze, tego typu zadania etatowi lekarze Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej. Ale to tak jak powiedziałem, na chwilę obecną są to tylko i wyłącznie, nie mówimy o projekcie, a jeżeli będzie taki dokument, to na pewno będzie on szeroko konsultowany. Drodzy Państwo,
te 168 milionów i te 25 milionów, które się pojawiło w roku 2018 na dodatkowe etaty w inspekcji. Jak Państwo doskonale wiecie, te etaty, które były właśnie w roku 2018, one już były całkowicie inaczej wyceniane i one powiedzmy, że miały tak zwane godziwe wynagrodzenie, więc będziemy właśnie w takim kierunku zmierzać, aby te wynagrodzenia dotyczyły pozostałych lekarzy weterynarii, którzy są w tej inspekcji, będą zatrudnieni. Ale drodzy Państwo, to nie jest wywrócenie systemu i na pewno nikt nie będzie nosił się z zamiarem wywrócenia systemu, bo to dyskusje nasze nie tylko i wyłącznie obserwujemy na poziomie krajowym, ale te dyskusje nasze będą obserwowali partnerzy praktycznie na całym świecie, bo eksportujemy żywność do ponad 70 krajów. W 2018 było to suma ponad 30 miliardów złotych, więc to, co się ma dziać wokół inspekcji, która zajmuje się bezpieczeństwem, między innymi bezpieczeństwem żywności, no to na pewno ona nie będzie tylko i wyłącznie dyskutowana na forum krajowym, ale będzie obserwowana bardzo mocno przez wszystkich partnerów międzynarodowych, którzy będą kiedykolwiek zainteresowani zakupywaniem polskiej żywności, albo z drugiej strony tych w cudzysłowie partnerów, którzy będą chcieli po prostu nas pewnych rynków wygryźć. No to na tym to wszystko polega. Szanowni Państwo, ubezpieczenia obowiązkowe zwierząt gospodarskich. Ja nie ukrywam, że do Państwa przyjechałem właśnie od razu ze spotkania z tymi 5 podmiotami, z którymi mamy podpisane umowy, bo obowiązek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w Polsce jak najbardziej istnieje. Tylko że jest kwestia odpowiedniego systemu powszechności i sankcjonowania właśnie realizacji tego obowiązku. To, co się stało na początku lat 90., a dokładnie w 90. roku, gdzie był to obowiązek i było to egzekwowane i było to realizowane i wyłączenie tego obowiązku, to no, ponosimy tego duże konsekwencje. Ale pamiętajmy też o tym, że w budżecie państwa na chwilę obecną nie mamy już 200 czy niespełna 200 milionów złotych na dopłaty do ubezpieczeń, ale mamy tych pieniędzy zdecydowanie więcej, bo w roku 2018 było wykorzystanych ponad 500 milionów, w tym roku jest w ustawie budżetowej zagwarantowanych 650 milionów, więc jest to suma, która by pozwoliła na to, abyśmy mogli po prostu skutecznie ten mechanizm realizować. Nie ukrywam, że spotkaliśmy się po to z tymi podmiotami, które właśnie mają podpisane z umową, aby po prostu dyskutować na temat promocji i powszechności ubezpieczenia już nie tylko samych upraw rolnych, ale również i zwierząt gospodarskich. I Polska Izba Ubezpieczeniowa zobowiązała się, że do przygotowania takiej kampanii merytorycznej na temat właśnie powszechności tych ubezpieczeń i powszechności tego mechanizmu. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, jeżeli będziemy mieli gotowy projekt, to będziemy na ten temat dyskutować. Pani poseł tutaj podnosiła, że w 2018 czy 2017 główny lekarz weterynarii, że odeszło z inspekcji weterynaryjnej 99 lekarzy. I tylko że jak pani przeanalizuje, to nie jest to problem, który się pojawił w roku 2017 czy 2018, bo ta fluktuacja tych osób w tej inspekcji odbywa się praktycznie, jest mniej więcej to porównywalny poziom, czy to będzie 101, czy będzie 88, ale jest to mniej więcej porównywalny poziom coroczny, kiedy ktoś dziękuje za pracę, ale to też z bardzo różnych przyczyn, niekoniecznie to jest związanych, że odechciało mu się komuś pracować w inspekcji, więc jest to poziom porównywalny. Tak jak wspomniałem wcześniej, w roku 2018 były dodatkowe etaty i to, co chcemy się z tym zmierzyć, z tym wzmocnieniem tej inspekcji, to nie ukrywam, że też jest poprzez dodatkowe etaty, a tym samym one będą na pewno, zapewne będą inaczej wyliczane w ocenach skutków regulacji i to będą już, tak jak były przykładem roku 2018, będą kwotowane zupełnie inaczej. Dziękuję bardzo. Ja chciałam tylko panu ministrowi powiedzieć, może pan wie, może pan nie wie. Rzeczywiście w 2018 roku przyznano 63 etaty dla Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej w województwie lubelskim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. Było to związane z ASF-em. 63 etaty.
Chcę tylko powiedzieć, że ja mam tutaj GOT głównego lekarza weterynarii 63. Chcę tylko powiedzieć, że ASF w Polsce to już 214 ognisk, 100 tysięcy zabitych świń i 67 tysięcy stad, które zniknęły z powierzchni naszej Polski. Stad świń. Gigantyczne straty, gigantyczne, gigantyczne niebezpieczeństwo, 63 etaty w kilku województwach. W tym samym czasie, w 2018 roku, przyznano 323 przyznano etaty i środki zostały przyznane i uruchomione w 8 roku, 323, jeżeli związane z handlem detalicznym, rolniczym handlem detalicznym. To spowodowało jeszcze większe zawirowania i bałagan w inspekcji weterynaryjnej, ponieważ te etaty są lepiej opłacane, ponieważ są z innej stawki przyznawane. Czy tak, pani dyrektor? Tak. Więc większość lekarzy przyjęła etaty nadzoru handlu detalicznego, a wakaty dotyczące między innymi zwalczania chorób zakaźnych i innych zrobiły się jeszcze głębsze, czyli głębokie gardło zrobiło się jeszcze bardziej głębokie. 323 na handel detaliczny, 63 na ASF. Rzeczywiście lekarz wtedy zareagował mocno i poprosił o co najmniej 440, a nie 500 etatów związanych z obowiązkiem przeprowadzenia bioasekuracji. I tutaj nie dostał żadnego. Jeszcze raz przypomnę państwu, na jednej szali mamy straty gospodarcze państwa, które 30 miliardów ma dochodu z handlu i z eksportu środkami spożywczymi, nie wydaje pieniędzy na to, tylko 63 etaty idą na ASF. Wydaje mi się to trochę nielogiczne. Druga sprawa. Pan tłumaczy mi, przypomina mi rzecz, o której ja mówiłam. Ja rozmawiałam z panią minister Lech wtedy o tym. Pan też był gorącym zwolennikiem zmiany tej ustawy. Jak widać, jeszcze raz powiem, nie sprawdziło się, nie ma chętnych. Nie tylko ze względu na to, że po prostu nie ma chętnych, bo nie chcą mniej zarabiać, ale jak mówiliśmy, już powiatowi mają te zarobki nie takie niskie jak inspektorzy. I tam nadal nie ma chętnych ze względu na właśnie tego rodzaju zmiany w prawie. Przypomnę panu też, pan mówi o tym, że był problem przy grypie ptaków. Przypomnę panu, że grypa ptaków już była po zmianie, gdzie z 16 wojewódzkich zmieniliście państwo 13 wojewódzkich lekarzy weterynarii, którzy dobierali sobie pracowników. Mieliście wymienionych z 16 13 lekarzy, oni sobie wojewódzkich. Rozumiem, że nie dali sobie nowi lekarze rady z zadaniami i dlatego trzeba było zabrać i zmienić służbę cywilną na powołanie. Trochę to nielogiczne. I jeszcze raz się zwrócę z prośbą o to, żeby przeanalizować pojawiające się pomysły na zmiany, przeanalizować w ten sposób, żeby spowodowały one to, o czym zresztą tutaj padło na sali, żeby nie szukać kozła ofiarnego wśród lekarzy czy innych zawodów, tylko powodować zmniejszenie napięć między rolnikami, lekarzami weterynarii, myśliwymi i wszystkimi, którzy są odpowiedzialni za to, co się teraz dzieje w rolnictwie, bo to naprawdę do niczego dobrego nie prowadzi. Stąd dzisiejsza moja komisja, ponieważ uważam, że wcześniejsze rozmowy na sali spokojnej, bez jednak obecności jeszcze wszystkich posłów, może doprowadzić, że państwo usłyszą głosy, o których może nie słyszycie, gdzie są rzeczywiście problemy i jak w niedobrym niekiedy kierunku idą te zmiany. My cały czas czekamy na decyzję zwiększenia finansowania służby weterynaryjnej, inspekcji weterynaryjnej i pokazania takiego naprawdę dobrego oddźwięku. Ja bardzo przepraszam, to było oczywiście przejęzyczenie z prywatnym lekarzem weterynarii, ponieważ ci prywatni lekarze podpisują umowy i stają się inspektorami. Ja w przeciwieństwie do państwa, do pana byłam takim inspektorem i wiem, o czym mówię. I mam jeszcze jedną prośbę, żeby pan minister Ardanowski nie wciągał w rozmowę o Państwowej Inspekcji Weterynarii i mojej rodziny, bo to jest prywatna sprawa i mój mąż nie jest lekarzem weterynarii, a skoro ja czymś nie wiem, to może pan minister Ardanowski prześle mi dyplom mojego męża. Jeszcze, czy ktoś z państwa ma jakieś pytania? Bardzo proszę.
Chodzi o kwestię rozwiązań dostępu do IRZ-u z pozycji rzeźni. To jest kwestia niebagatelna, raz, że misja unijna to podkreślała. Druga kwestia, wprowadzenie elektronicznego systemu dzienników badania przed- i ubojowego. Proszę Państwa, ja, pani dyrektor Zasępa mnie pamięta tam z roku 2000, prawda, chyba 10, 11, chodziłem z tymi dziennikami elektronicznymi, chciałem to wprowadzić. Ówczesny główny lekarz weterynarii, dr Janusz Związek, nawet na podstawie tego, że było rozporządzenie, zezwolił na prowadzenie tych dzienników elektronicznych, ale oczywiście byłem na spotkaniu z wojewódzkimi lekarzami weterynarii, którzy oczywiście w pewnym sensie zaakceptowali to, jednakże nie zostało to wdrożone na terenie całego kraju. Proszę Państwa, jeżeli jest ubój bydła 300 sztuk dziennie, 300 kolczyków, 14-cyfrowych, jeżeli i ma to lekarz weterynarii napisać, wie pani, ręcznie, gdzie ma prowadzić dziennik badania przedubojowego, rejestr uboju bydła w rzeźni, dziennik badania poubojowego, to jest nienormalne i niewykonalne. Przede wszystkim jest kwestia pomyłek, następnie kwestia tego, że na pozycji 10 będzie sztuka o numerze jakimś tam i ta sama sztuka przy pisaniu ręcznym przychodzi na pozycję 155. Nie ma szans, żeby ktoś pamiętał numer ubojowy, prawda, 10 i 125 o tym samym numeru kolczyka. Niestety nie da się w obecnej sytuacji tego, to musi być usprawnione i to trzeba wprowadzić w Polsce obligatoryjnie. System jest przygotowany, bo ja mogę, jeżeli Państwo chcecie, dysponuję takim systemem elektronicznym, który na mojej rzeźni tam funkcjonuje od długiego okresu czasu, bo 15 lat funkcjonuje i po prostu można to wprowadzić bez problemów większych i koszty znów nie są takie duże, jeżeli chodzi o wprowadzenie tego systemu. I bardzo bym prosił o wprowadzenie tego, żeby to usprawniło w ogóle system badania zwierząt rzeźnych i mięsa w Polsce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze bym prosiła tylko o odpowiedź dotyczącą propozycji zmian, jeżeli chodzi o dostęp do, właśnie o czym pan doktor mówił, dostęp do ewidencji. O odpowiedź. Chciałam powiedzieć, że Inspekcja Weterynaryjna pracuje już na dzień dzisiejszy i nad identyfikacją, i nad dostępem do systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt, tam gdzie tego dostępu nie było, a gdzie powinien być. To zostało nam również przez audyt EWIO wskazane. Pracuję również nad tą elektronicznym dziennikiem badania przed- i poubojowego. Mam nadzieję, że no, z biegiem czasu uda się to wprowadzić, bo rzeczywiście jest to takie rozwiązanie, które zapewni po pierwsze lepsze warunki pracy, po drugie popełnianie mniej błędów przy przepisywaniu tych bardzo skomplikowanych numerów. Także Inspekcja Weterynaryjna na dzień dzisiejszy pracuje nad tymi obydwoma rozwiązaniami. Ja bym prosił jeszcze pani dyrektor, żeby się posiłkować. Chwileczkę, panie doktorze, chwileczkę. Proszę? Pani dyrektor skończy, zaraz dam głos. Muszę wyłączyć. Dziękuję, bo tyle nie słychać. Bardzo proszę, pan chciałby odpowiedzieć, doktorze. Tylko, panie dyrektor, ja mam taką prośbę, że jak państwo będziecie robili ten dziennik elektroniczny i tak dalej, to wziąć takich ludzi, którzy mają o tym pojęcie. Bo jak się znów zacznie ktoś robić, że tak powiem, zza biurka, który w życiu nie był w rzeźni, i który nie widział tego, to będzie problem. To ja mówię od razu, bo ja jestem, wie pani, praktykiem, ja znam to wszystko od podszewki. I to trzeba zwracać praktyków do tego typu rzeczy, żeby wypowiedzieli się na ten temat, bo jak się zrobi za biurka, to znów coś nie będzie szwanka. Okej, panie doktorze, mam nadzieję, że to nie była autopromocja. Nie. Chociaż, bardzo proszę. Chodkowski, ja jestem członkiem Krajowej Rady Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i jestem zastępcą powiatowego lekarza weterynarii. Zajmuję się nadzorem nad zwierzętami rzeźnymi, produktami pochodzenia zwierzęcego, więc mogę powiedzieć, że jestem praktykiem. I chciałem powiedzieć takie jedno zdanie, że niezależnie od tego, czy będzie etatyzacja, czy będzie tak jak teraz, czyli wyznaczenie urzędowi lekarza weterynarii, to w każdym przypadku, jeżeli podmiot będzie nieuczciwy i będzie chciał zrobić coś takiego, co zdarzyło się w tej sytuacji, to się zdarzy, bo są noce, są wolne godziny i tak dalej, i tak dalej. I w mojej ocenie najprostszym i taki najszybszym sposobem na ograniczenie tego procederu jest wprowadzenie świadectw zdrowia, czyli poświadczenie stanu zdrowotności przez lekarza weterynarii i poświadczenie przez lekarza weterynarii łańcucha żywieniowego, bo ja obserwuję i nie zdarzyło mi się nigdy zobaczyć łańcucha pokarmowego poza łańcuchem dotyczącym drobiu, gdzie właściciel przyznałby się do stosowania antybiotyków czy innych substancji temu podobnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy pan minister chciałby się jeszcze odnieść? Dziękuję. Czy ktoś z państwa ma jeszcze pytanie? Tylko bardzo proszę krótko, dobrze? Tadeusz Dylon. Ja jeszcze chciałbym zadać takie, panie ministrze, pytanie. Czy w trakcie tej reformy zdrowotność pszczół będzie brana pod uwagę, czy
w ogóle nie zamierzacie Państwo nad tym pracować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja tylko mam krótkie jeszcze pytanie. W jakich przedziałach czasowych możemy się spodziewać projektu, jeżeli chodzi o złożenie go, czy przedłożenie do RCL-u albo na Radę Ministrów? Pani Przewodnicząca, nie ukrywam, że będziemy po prostu tutaj mieli dosyć, dosyć duże tempo i powinniśmy ten projekt przedstawić w ciągu miesiąca do konsultacji i do poważnej dyskusji. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma pytanie? Jeśli nie, to dziękuję bardzo. Dziękuję za przybycie, za udział w dzisiejszym posiedzeniu i uważam posiedzenie za zamknięte. Dziękuję.